Bayer FM. Krainą Świętego Mikołaja zamieniło się dzisiaj Ełckie Centrum Kultury. Na imprezę mikołajkową przybyły tłumy Ełczan. Nic dziwnego, bo na najmłodszych czekało wiele atrakcji. Można było wspólnie z elfami spróbować sił w świątecznym karaoke, tańcach, wziąć udział w projekcjach bajek czy stworzyć choinkowe ozdoby. Na imprezie obecny był również sam Święty Mikołaj, który przyjmował od dzieci listy i rozdawał mikołajkowe prezenty. Dzieciaki były zachwycone. Widziałam, jak się robi ozdoby choinkowe. Nie jest tu bardzo fajnie. Spotkałem tu Mikołaja. Dostałam od Mikołaja lizaka. Od Mikołaja dostałam lizaka. No była taka bajka o Kubuś Puchatek. Widziałam jeszcze przyjaciół Kubusia Puchatka. Mikołaj zdaje prezenty. Bardzo lubię mikołajki, bo Mikołaj daje pod poduszkę prezenty. Bardzo lubię mikołajki, to są filmy jakieś. W trakcie imprezy dzieci składały również prace plastyczne na konkurs Fabryka Świętego Mikołaja, z których powstaną później świąteczne kartki, mówi Beata Makuch, dyrektor Ełckiego Centrum Kultury. Podejrzewam, że około 2000 będzie złożonych prac, także jurorzy na pewno będą mieli ciężką pracę, ponieważ wiadomo, że wszystkie te prace zrobione przez dzieci mają swój urok i są takie wyjątkowe. Oczywiście najcenniejsze są takie prace wykonane przez samych dzieci, to od razu widać pomoc rodziców, także to też jurorzy oceniają, żeby to były takie dziecięce prace. Z najlepszych prac zostaną wykonane pocztówki świąteczne, które dzieciaczki będą mogły wysłać do osób najbliższych. Wystawa konkursowych prac Fabryka Świętego Mikołaja odbędzie się 16 grudnia o 17 w Ełckim Centrum Kultury. Bayer FM.